warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czym Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z budowy nowego parkingu w centrum Warszawy. Znajdujemy się nad placem Pięciu Rogów, przez który aktualnie przejeżdża linia autobusowa 107. Aktualnie jeździ tutaj w dwóch kierunkach, jednakże już tej nocy i od teraz przez najbliższe dwa lata będzie jeździć tylko i wyłącznie w kierunku północnym. W kierunku południowym będzie jeździć objazdem. Co nie zmienia faktu, że w tymże miejscu znajduje się parking pod placem Powstańców Warszawy, o którym dzisiaj w odcinku Wam opowiem. Jak widzicie, plac tutaj jest całkowicie rozkopany i tak będzie przez najbliższe długie lata, bo planowane zakończenie tej inwestycji to nie jest za rok. To jest 2024-2025, przełom tych dwóch lat, czyli naprawdę dosyć dużo czasu. A my przygotowujemy się tylko i wyłącznie na 2023 aktualnie. A tutaj mówimy o 24 i 5. No, także całkiem odległa inwestycja, całkiem długa inwestycja, ale o co tu właściwie chodzi i co to jest? W sierpniu bieżącego roku rozpoczęła się budowa czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego z 420 miejscami postojowymi. 1/3 z nich będzie przeznaczona dla okolicznych mieszkańców. Obiekt powstaje w formule koncesji, która jest rozdziałem państwa, znaczy partnerstwa tutaj publiczno-prywatnego, którego konsorcjum spółka IMOP Parka Park Warszawa, należąca do Mota Engil Center Europa S.A. w całości sfinansuje koszty inwestycji oraz szacowany na około 85 milionów złotych, czyli mniej więcej tyle ich zajmie. No i dzięki temu będą mogli całkowicie użytkować ten parking przez najbliższe 36 lat. Jeszcze raz powtórzę. Przez najbliższe 36 lat. Po tym czasie parking przejdzie w ręce miasta stołecznego Warszawy. Moje przepraszam, ale nie ukrywacie chyba, że 36 lat to trochę dużo. Ja nie wiem, jakim stanie ten parking będzie po 36 latach. No ale niech będzie, tak to będzie wyglądać. Dobrze, że 1/3 miejsc parkingowych jest już przewidziana z góry na to, aby były dla pasażerów, a konkretnie dla mieszkańców, a nie pasażerów właśnie. I to jest dobra nowina. Co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że mogliście trochę się lepiej przyjrzeć temu parkingowi, bo wiecie, to co wam teraz pokazuję, zdjęcia z zonę, no to wiadomo, wszystko dobrze, ładnie widać, jak to wygląda teraz, a jak to będzie wyglądać za te dwa lata, no to widzicie teraz na tej wizualizacjach. Ja trochę mi głos mi stać się do znowu, co nie zmienia faktu, że jeszcze wam powiem, jak to będzie wyglądać i jak to będzie się zmieniać. To, że będzie zielono, to chyba nie muszę tłumaczyć, bo to wszyscy wiedzą. Drzewka aktualnie zostały stąd przesadzone i będą tutaj posadzone nowe na koszt inwestora. Całkowicie, oczywiście mnóstwo krzew, bylin i tak dalej. No oczywiście też jakieś tam specjalne rzeczy co do wód opadowych w tymże miejscu się pojawią. No i części dla pieszych. Z tym, że aktualnie piesi no, będą dosyć mocno też poszkodowani, bo w niektórych miejscach chodnik będzie mocno zwężony. Nawet do 2,5 metra właśnie przy NBP i te zwężenie będzie trwać mniej więcej przez właśnie najbliższe 2 lata. I tak to będzie się tutaj utrzymywać. Natomiast co aktualnie jest realizowane i co właściwie się działo? W pierwszym przygotowawczym etapie inwestycji wykonawca rozpoczął przebudową instalacji podziemnych, w tym kanalizacji przed machem NBP. Czyli Narodowego Banku Polskiego. W przyszłości jednak plac Powstańców Warszawy będzie o wiele bardziej zielony, tak jak mówiłem. Po zakończeniu pracy konsorcjusz posadzi na własny koszt nowe drzewa. Pojawią się także niska zieleń, krzewy i byliny. Dzięki temu pojawi się m.in. retencja wody w czasie opadów. Aktualnie nowym etapem budowy, który powstaje, no to właśnie będzie realizacja kolejnego inwestycji, kolejnego etapu. Jeszcze przez około miesiąc, maksymalnie dwa, w zależności od warunków atmosferycznych, będą kontynuowane prace przy przebudowie podziemnych instalacji kanalizacyjnych i tak dalej, wszystkich podziemnych części, które tutaj się znajdują i później rozpoczną się prace wokół samego parkingu, rampy wjazdowej i wyjazdowej i to wszystko dopiero wtedy zacznie tutaj powstawać. Także to wszystko się tutaj będzie łączyć w jedną całość. A co do zmian w organizacji ruchu, no to dosyć dużo. Jak widzieliście na tej mapce na początku, właściwie przez plac nie ma przejazdu. Jedyny przejazd jaki pozostał to do TVP. Oj,
To strasznie mnie tutaj kręci, przepraszam was bardzo za to. Natomiast to jest tylko i wyłącznie jeden przejazd przez plac. I to i tak jest po chodniku. Zresztą zaraz wam pokażę specjalne ujęcie, żebyście mogli to lepiej zaobserwować. Też tutaj zwróćcie uwagę, że dosyć duże i potężne dźwigi się pojawiły właśnie do już początkowych prac przy ścianach szczelinowych, które tutaj będą wykonywane. Już widzimy, na jednym jest zamontowany faktycznie cała maszyna do realizacji tego etapu. Co nie zmienia faktu, że trzeba pamiętać, że w tymże miejscu, bardzo bliskim sąsiedztwie, mamy też drugą linię metra, odcinek centralny konkretniej. I o tyle jest to ważne, że obok tego nowego parkingu jest bezpośrednio wentylatornia szlakowa, która, jeżeli ktoś z was był podczas wycieczek organizowanych przez Koło Miłośników Metra, wiecie, że te wentylatornie właśnie są po to, aby wyciągać powietrze. Jeżeli jest pożar, to oczywiście wyciągnąć całkowicie, żeby się pożar nie rozprzestrzeniał, czy też bezpośrednio aktualnie, jak mamy wykorzystanie w normalnym ruchu, chłodzić, czy też ogrzewać stację metra. I po to ona tutaj jest. I ona jest mniej więcej na środku samego placu budowy. Więc trzeba to jednak wziąć to pod uwagę faktycznie, że to może tutaj coś jedno w drugie ingerować. Oczywiście miejmy nadzieję, że nic nie zrobią, że budynek metra całkowicie będzie użytkowy, będzie dostępny i nie będzie potrzebnej ewakuacji na przykład przez niego, ale trzeba przyznać, że jest on w samym środku. Jak widzicie, to jest właśnie ten budynek po środku pomiędzy kontrolami. Boże, ja naprawdę, ja muszę przyznać, że ja aż tak mocno nie kasałem. Dopóki nie zacząłem nagrywać tego filmu, było całkiem spokojnie. Więc, no. I to jest właśnie ten dojazd, o którym wam mówiłem. Dzięki temu dojazdowi tutaj, dojazd do TVP w teorii jest całkiem dobrze zachowany. On jest po części tutaj wygrodzony też specjalnie po chodniku, żeby jakkolwiek tutaj dojazd mógł być pozostawiony. A więc zerknijmy jeszcze raz, jak to wygląda. Prawa jezdnia, która jest dojazdowa właśnie tam do TVP i tak dalej, do pozostałych uliczek, będzie, tak jak widzicie, mniej więcej w tym samym kształcie przez większość prac budowlanych. Natomiast po lewej stronie to, co się znajduje, czyli po stronie wschodniej, ta jezdnia całkowicie znika z Warszawy najbliższe 2 lata. Nie będę mówić, że budowa tego parkingu będzie trwać długo, bo to chyba wszyscy wiemy. Według mnie spokojnie taki parking dałoby się zrealizować w rok, max półtora roku, ale doskonale rozumiem, że jeżeli to robi wykonawca, który przez najbliższe 36 lat będzie mógł wykorzystywać, i to jest na jego koszt budowa, no to jemu się zbytnio po prostu zwyczajnie nie spieszy, aby jak najszybciej zrealizować ten parking. Tak to wyglądało zdjęcia, jeżeli chodzi o grudzień. Macie teraz trochę zdjęć, jeżeli chodzi o sam parking w październiku, bo tutaj też już byłem i pokazywałem wam. Zwróćcie uwagę, że no, plac budowy wtedy był o wiele mniejszy, prace się dopiero co rozpoczynały i tak to mniej więcej wyglądało na starcie, jeżeli chodzi o całą budowę. Ale to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja tu naprawdę wymęczyłem się niestety z tym głosem. I mam jedną prośbę do najnowszego wspierającego, Krystian Przybylski, który już się pojawi na ekranach końcowych, że dołączył właśnie do wspierania, ale wszyscy wspierający, którzy na ekranach końcowych nie mają przy sobie plusika, są na starych poziomach, które już 11 grudnia zostaną usunięte przez YouTube. Więc zachęcam do zmienienia na wyższy i inny. Do zobaczenia. Cześć!